Każdy inny wynik byłby zaskoczeniem. Tęcza Homanit Krosno-Odrzańskiej tego meczu nie mogła przegrać i nie przegrała. Nasi wygrali ze Spójnią Ośno-Lubuskie 3-1. Mimo że przez 42 minuty meczu utrzymywał się wynik remisowy 0-0, Tęcza schodziła do szatni z jednobramkową zaliczką. Sytuacje mieliśmy, których nie wykorzystaliśmy, no ale było widać walkę, było widać, była agresja, było zdecydowanie i myślę stąd zasłużone punkty. Cieszy też na pewno to, że te fragmenty mamy bardzo dobre i zdobywamy z nich bramki. To świadczy o tym, że zawodnicy są skoncentrowani, wykonują swoje zadania, no i dzięki temu jesteśmy skuteczni. Dużym osłabieniem dla Tęczy jest kontuzja Radosława Rakocińskiego, który najprawdopodobniej nie zagra do końca sezonu. W 9 minucie drugiej połowy zawodnik gości zobaczył czerwony kartonik. Od tego momentu Spójnia grała w osłabieniu. Było 2-0 i wydawało się, że nic i nikt nie może zagrozić Tęczy. Jednak w 81 minucie goście zdobyli bramkę kontaktową. Często tak jest, że gdzieś w głowach zawodników już jest za duża swoboda chyba i gdzieś w jakimś procencie pewne odpuszczanie, bo mamy przewagę zawodnika i nie wykorzystujemy tego, a tracimy bramkę. Także no to tylko pokazuje, że po prostu spuściliśmy z rytmu naszego intensywnego, który był od początku meczu. Tak, rzeczywiście powinniśmy wykorzystać tą przewagę. Były sytuacje, ale też często za szybko już chcieliśmy kończyć akcje ofensywne, to znaczy brakowało dłuższego utrzymania piłki, przygotowania konkretnej akcji, a tak gdzieś po przechwycie zaraz pierwszą, drugą piłkę chcieliśmy od razu transportować do napastników i no, to nam się średnio udawało. Zrobiło się nerwowo, jednak 5 minut później trzeciego gola dla trzeciej drużyny czwartej ligi zdobył Hubert Babicz. No, myślę, że może trochę w głowach gdzieś tam się trochę rozluźnienie zrobiło, bo zawodnicy stracili jednego zawodnika i gdzieś tam drużyna straciła jednego zawodnika i gdzieś tam rozluźnienie było i dlatego gdzieś tam tak nie mogliśmy sobie poradzić. Mimo wygranej trener oczekuje poprawy kilku elementów gry. Na pewno mogło być lepiej. Myślę, że powinniśmy jeszcze bardziej kontrolować ten mecz. Gdzieś straciliśmy w pewnym momencie kontrolę i trochę nerwowości wprowadziliśmy w zasadzie sami sobie i no i dlatego przyspieszyli bramkę i musieliśmy jakby tutaj troszkę znowu podkręcić tempo. No, myślę, że mimo wszystko dobry mecz w naszym wykonaniu. Poza tym momentem, gdzie straciliśmy bramkę, to zespół funkcjonował naprawdę, naprawdę dobrze. A i sami zawodnicy wiedzą, że gra mogłaby być lepsza. Wynik pozytywny, niestety gra nie zadowala, bo gramy sobie w przewadze, no i to co prezentujemy w ostatnich 20-25 minutach, no to jest dramatyczna gra i tak się nie powinno grać na poziomie czwartej ligi. Myślę, że w końcowej fazie meczu zawiodło to, że po prostu nie biegaliśmy i to skutkowało tym, że Spójnia dużo się utrzymywała przy piłce, mimo że grali jednego zawodnika mniej. Zawsze trzeba grać, wyjść na boisko i walczyć, takie jest moje zdanie. I jak na razie to pokazaliśmy, dajemy z siebie wszystko. Wynik to odzwierciedla, chociaż mogło być jeszcze więcej. Zawodnicy Tęczy nie są zadowoleni, a co ma powiedzieć trener gości? No na pewno przyjechaliśmy tutaj po punkty, bo punkty są dla nas bardzo ważne. Nie jesteśmy w chlorownej sytuacji, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli. Wynik mógłby tutaj sugerować, że przegraliśmy zdecydowanie, choć na pewno boisko tego nie oddaje. Myślę, że byliśmy tutaj równorzędnym przeciwnikiem dla drużyny Tęczy. Popełniliśmy błąd, który miał duży wpływ przy bramce do szatni, przy kryciu, przy stałym fragmencie. Zresztą wszystkie bramki straciliśmy ze stałych fragmentów rzutów rożnych. I myślę, że też duży wpływ miał na przebieg dalszej części meczu, bo otrzymaliśmy, uważam, niesłuszną czerwoną kartkę na początku drugiej połowy. No i później cokolwiek ciężko było, choć zdobyliśmy jeszcze bramkę kontaktową na 2-1, ale ciężko było cokolwiek ugrać przy stracie jednego zawodnika. Sytuacja w tabeli przedstawia się następująco. Falubas Zielona Góra wydaje się być poza zasięgiem, ma 66 punktów. Dąb Przybyszów 55, natomiast Tęcza 52 punkty. Karina Gubin z jednym punktem mniej zajmuje czwarte miejsce. Do zakończenia sezonu zostały 4 kolejki.